Cześć! I tym sposobem dojechaliśmy do ostatniego odcinka naszego serialowego testu Oporeno 2. W ostatnim odcinku jeszcze trochę o fotografii, kilka słów o tym, co możemy zrobić z naszymi zdjęciami i filmami, kiedy już spokojnie sobie zapiszemy je w pamięci telefonu, przejrzymy, usuniemy te nieudane i będziemy chcieli je udostępnić dalej. Nie musicie wcale przesyłać zdjęć na komputer, by coś z nimi zrobić. Edytor jest już wbudowany w galerii zdjęć. W edytorze tym mamy możliwość naniesienia automatycznej korekty na zdjęcie, a także możliwość skadrowania tego ujęcia, chociażby przycięcia go do formatu 1:1, takiego jak na Instagram. Mamy również w edytorze szereg rozmaitych filtrów. No i tutaj proponuję wypróbować na zdjęciu każdy z nich i wybrać ten, który przypada Wam najbardziej do gustu i najlepiej oddaje klimat fotki. Naturalnie w narożniku macie możliwość naciśnięcia podglądu i porównania zdjęcia tak, jak ono wyglądało pierwotnie i po Waszej ewentualnej edycji. Na zdjęcia możecie również nanosić różnego rodzaju napisy, jak również w przypadku każdej fotki możecie skorygować kontrast, czy nasycenie barw, czy balans kolorów. Edytor zdjęć oferuje również rozmywanie tła albo kołowe, albo prostokątne i korektor, czyli możliwość usunięcia ze zdjęcia niepożądanych elementów. Możecie również namalować palcem coś na zdjęciu, a Wasze selfiaki czy portrety możecie wzbogacić o dodatkowe naklejki, na przykład króliczego uszka, a na koniec jeszcze się upiększyć. Dodatkowo poza tym, co macie w aparacie, tu w edytorze jeszcze jest dodatkowe upiększanie. Ale edycja zdjęć to nie wszystko. W Reno 2 preinstalowano również aplikację SoLoop, pozwalającą na edycję wideo. Aplikacja SoLoop umożliwia Wam zrobienie wszystkiego tego, co umożliwiają aplikacje na komputery, tyle że w Waszym smartfonie, bez ruszania się z miejsca. Poza skorzystaniem z gotowego szablonu filmu, możecie Wasze ujęcia, Wasze fragmenty filmu połączyć w całość, dodając odpowiednie przejścia, przycinając poszczególne ujęcia i zmieniając ich tempo. Każde ujęcie może zostać albo spowolnione, albo przyspieszone na kilka różnych sposobów. Poza wyborem rozmaitych przejść pomiędzy ujęciami macie również wybór filtrów, które możecie nałożyć na filmy. Dodatkowo w filmie możecie dodać również śródtytuły, czyli napisać, co się dzieje właśnie na ekranie, dodać do tego jakiś opis i na koniec do tego wszystkiego dołożyć jeszcze jakąś fajną ścieżkę muzyczną, chociażby z plików MP3, które macie zgromadzone w smartfonie. A na koniec Wasz film możecie zapisać w jednym z dostępnych w Reno 2 aspektów proporcji ekranu. 1:1, 4:3, 3:4, 16:9 czy nawet 9:16. Jak zatem widzicie, Reno 2 nie tylko pozwala zrobić zdjęcia i filmy, ale również je nieco ubarwić czy poprawić. I na tym kończymy nasze serialowe spotkanie z Oporeno 2. Mam nadzieję, że przybliżyłem Wam nieco ten ciekawy i atrakcyjny telefon. Oporeno 2 przekonał mnie nie tylko dość dobrze skalkulowaną ceną, ale przede wszystkim swoimi możliwościami, stylizacją, dobrymi możliwościami fotograficznymi, świetnym wyświetlaczem i przede wszystkim swoją oryginalnością i tym, że wyróżnia się na tle dziesiątek innych bardzo do siebie podobnych telefonów. Ten jest inny i za to przede wszystkim go polubiłem. A teraz nie pozostaje mi nic innego, jak podziękować Wam za obejrzenie całej serii i zaprosić na kolejne filmy. Do zobaczenia. Cześć!